Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. We czwartek 13 stycznia bieżącego roku miałem okazję po raz pierwszy podyskutować z panem Karolem Fiałkowskim. Teraz zaprezentuję kluczowy fragment tej wypowiedzi, nasze mowy otwierające, kluczowy fragment tej dyskusji, nasze mowy otwierające, a później skomentuję krótko naszą dyskusję, jak ją postrzegam i powiem, co mamy zamiar dalej zrobić w tym temacie. Zapraszam. Dziękuję za zaproszenie ze strony księdza i stacji Ateizm. Moi patroni zdecydowali, żebym oderwał się od dużego tematu, nad którym pracuję i żebym przyjął to zaproszenie. Na początek chciałem publicznie powtórzyć to, co pisałem księdzu w korespondencji przed debatą, że cenię zasługi księdza w zakresie umożliwienia szerokiej publiczności kontaktu z wiarą katolicką sprzed ostatniego soboru. Na potrzeby dzisiejszej debaty nie zakładam żadnej specyficznej definicji racjonalności, po prostu pozostaję przy dokładnie tej samej definicji, której używałem w debacie u baptystów o racjonalności wiary w Boga, a która sprowadza się do przywołania powszechnie uznawanych cech racjonalności. Słownik języka polskiego PWN definiuje: racjonalny, o racjonalności przekonań, oparty na nowoczesnych naukowych metodach, oparty na logicznym rozumowaniu, o racjonalności osoby kierujący się rozumem, logiką. W kontekście nauki Kazimierz Ajdukiewicz przedstawił zasadę: warunkiem, aby jakiś sposób wnioskowania był racjonalny, jest, żeby stopień pewności wniosków nie przekraczał stopnia niezawodności tego sposobu wnioskowania. Wcześniej David Hume sformułował podobną ogólną maksymę: człowiek mądry dostosowuje swoje przekonania proporcjonalnie do dowodów. Mamy więc dwie powszechnie uznawane cechy racjonalności przekonań: oparte na logicznym rozumowaniu i oparte na dowodach proporcjonalnie do dowodów. To nie są definicje, które ja wymyśliłem na potrzeby tamtej, ani tym bardziej dzisiejszej debaty. To są po prostu oba powszechnie przyjęte znaczenia racjonalności poglądów. Jako otwierającemu dyskusję przypadło mi natomiast zadanie odgadnięcia definicji moralności, na którą obaj z księdzem się zgodzimy. Proponuję więc możliwie najogólniejsze, niczego nie przesądzające rozumienie, że moralność to normy podejmowania decyzji i oceny czynów w kategoriach dobra i zła. Pod ogłoszeniami o temacie debaty pojawiały się komentarze: oczywiście, że bez Boga jest możliwa racjonalna moralność. W czym w ogóle jest problem? Ja podzielam intuicję, która stoi za tymi komentarzami. Samo zestawienie powszechnie używanych bezstronnych definicji nie nasuwa żadnych powodów, żeby wątpić, że każdy człowiek może dokonywać ocen i podejmować decyzje moralne, kierując się logicznym rozumowaniem i dowodami, a nie emocjami, emocjonalnymi uniesieniami, przesądami, presją społeczną czy grupową albo bezrefleksyjnym przyzwyczajeniem. Nie widać też żadnych powodów, żeby istnienie Boga miało tutaj cokolwiek do rzeczy. Racjonalna refleksja nad moralnością, czyli etyka, pojawiła się w naszej cywilizacji na długo przed rzekomym objawieniem Boga i z wyjątkiem okresów politycznej dominacji Kościoła katolickiego w życiu intelektualnym rozgrywała się i rozgrywa bez żadnego koniecznego związku z istnieniem Boga. Skąd zatem problem? Otóż tylko stąd, że Kościół katolicki ma własne, specyficzne, sztuczne rozumienie racjonalności, które chce narzucić wszystkim jako jedyne prawidłowe, a które wynika ze zignorowania elementarnych uwarunkowań posługiwania się rozumem. Kluczowym jest zauważyć, że człowiek racjonalny, zanim przystąpi do jakiegokolwiek zadania, najpierw sprawdza, czy narzędzie, którego zamierza użyć, nadaje się do wykonania tego zadania. Na przykład racjonalny naukowiec, zanim przeprowadzi badanie, najpierw sprawdza, czy narzędzie, którego chce użyć, mikroskop, odczynniki chemiczne, oprogramowanie do obliczeń, źródło danych statystycznych, czy to narzędzie jest odpowiednie do zadania, które przed nim stoi i czy jest sprawne.
ponieważ jeżeli narzędzie jest nieodpowiednie do zadania albo wadliwe, to cel badania będzie niemożliwy do osiągnięcia albo wynik będzie w sposób niemożliwy do uniknięcia obciążony wadami narzędzia. Dlatego całkowicie fundamentalną i zupełnie naturalną podstawą poważnego zastosowania rozumu do czegokolwiek jest skierowanie uwagi najpierw i przede wszystkim na sam rozum i sprawdzenie, czy i w jakim zakresie jest on dobrym i sprawnym narzędziem wobec zadań, które są mu stawiane. Szczególnie, czy rozum ma możliwość poznawać z pewnością obiektywne prawdy, czy pozwala jedynie na formułowanie niepewnych przypuszczeń. Otóż cała historia idei, filozofii i religii wskazuje, zarówno historycznie, jak i merytorycznie, że osiągnięcie wiedzy pewnej o rzeczywistości prawdopodobnie nie jest możliwe. Nie wiadomo, w jaki konkretnie sposób można by osiągnąć coś więcej niż niepewne opinie. Nikt nigdy tego ani nie dokonał, ani nawet nie pokazał, jak to można, jak to zrobić, ani nawet nie pokazał, że to jest w ogóle możliwe. Na przykład prawdziwość wniosków każdego rozumowania typu dedukcyjnego zależy w całości od prawdziwości przesłanek, a przesłanki przyjmowane są ostatecznie albo aksjomatycznie, albo intuicyjnie, bez uzasadnienia, czyli bez dalszego uzasadnienia, czyli ostatecznie bez podstaw do pewności. Z kolei rozumowania typu indukcyjnego, jeżeli nie opierają się na poznaniu wszystkich egzemplarzy danej klasy zjawisk, są niepewne, ponieważ następny egzemplarz może podważyć dotychczasowe wnioski, a nigdy nie ma podstaw do pewności, że poznane już zostały wszystkie egzemplarze. Racjonalna analiza samego rozumu silnie uzasadnia zatem to przypuszczenie, że rozum pozwala jedynie na formułowanie przypuszczeń właśnie. I nie ma podstaw do pewności, że poznaje cokolwiek z pewnością. Zwątpienie w możliwość rozumu poznania obiektywnej rzeczywistości nie jest zatem odejściem, porzuceniem albo zaprzeczeniem rozumu. Nie jest to jakiś arbitralny czy złośliwy kaprys sceptyka. Wręcz przeciwnie. Sceptycyzm jest racjonalnym wnioskiem z badania rozumu, jest wynikiem konsekwentnego zastosowania rozumu, jest wnioskiem z logicznego rozumowania i dowodów. Dlatego David Hume pisze: formą sceptycyzmu, która może przynieść ludzkości korzyść, jest ograniczenie naszych badań do przedmiotów najlepiej dostosowanych do niewielkiej możliwości rozumu ludzkiego. Poprawny sposób sądzenia unika wszelkich zbyt daleko i wysoko sięgających roztrząsań, zamyka się w granicach zwykłego życia i spraw, które należą do codziennej praktyki i doświadczenia. To zawężenie badań, pisze Hume, jest w samej rzeczy czymś pod każdym względem racjonalnym. Jednak Kościół odrzuca to racjonalne zbadanie najpierw samego rozumu i nie przyjmuje do wiadomości wniosków, które z takiej analizy płyną. W encyklice Pascendi Dominici Gregis papież Pius X trafnie diagnozuje punkt rozejścia się filozofii katolickiej i nowożytnej i nazywa go agnostycyzmem. Wedle tego poglądu, pisze papież, rozum ludzki jest całkowicie zamknięty w dziedzinie zjawisk i z władzy przyrodzonej nie może on wyjść z tych granic. Dlatego nie jest mocen podnieść się do Boga ani poznać Jego istnienia, nawet za pomocą rzeczy widzialnych. Papież ten bardzo trafnie zreferowany pogląd potępia, jednak oczywiście nie podaje ani nawet nie odsyła do żadnego dowodu, że jest on nieprawdziwy. Według księdza Bańki racjonalny, to znaczy zgodny z naszym rozumowym poznaniem rzeczywistości, to zakłada, że jesteśmy w stanie na poziomie rozumowym poznać rzeczywistość. Zauważmy, ksiądz nie rozważa ani wcześniej, ani w momencie, kiedy formułuje tę definicję, czy jesteśmy w stanie na poziomie rozumowym poznać rzeczywistość. Ksiądz nie ma żadnego dowodu, że jesteśmy w stanie na poziomie rozumowym poznać rzeczywistość. Ksiądz to zakłada wbrew licznym drogom logicznego rozumowania, które to podważają i pomimo całkowitego braku dowodów, że to prawda. Konsekwencją tego wyparcia
jest arbitralne, groteskowe żądanie Kościoła, żeby za racjonalne uznawać właśnie tylko to, co zakłada, że rozum ma możliwość poznania z pewnością obiektywnej rzeczywistości. Nie tylko jest to wymóg niestawiany racjonalności w żadnej innej sferze życia i podejmowania decyzji, ale jest to wymóg wprost sprzeczny z wnioskami z analizy zdolności rozumu jako narzędzia poznania. Jeżeli ksiądz zapostuluje dzisiaj takie kryterium racjonalności, to będzie to tylko wtedy uczciwe, jeżeli ksiądz jednocześnie niepodważalnie udowodni, że ono jest realne do spełnienia przez kogokolwiek. Jeżeli ksiądz jednoznacznie i niepodważalnie udowodni, że rzeczywiście rozum ma możliwość poznania z pewnością obiektywnej rzeczywistości, jak ksiądz zakłada. Co prowadzi nas do ostatniego z kluczowych problemów z kościelnym rozumieniem racjonalności? W encyklice Eterni Patris Leon XIII pisze: ponieważ zakres poznania i możliwości ludzkiego umysłu są ograniczone przez nieprzekraczalne granice, jest on narażony na liczne błędy oraz nieznajomość wielu rzeczy. W tym zakresie pełna zgoda. Jednak papież twierdzi dalej, że jest wyjątek. Wiara chrześcijańska jest najpewniejszą nauczycielką prawdy. Człowiek, jeśli rozsądnie myśli, powinien dziękować Bogu i bardzo się cieszyć, że wśród wielu powodów pozostawania w niewiedzy i pośród niepokojów wywołanych błędami zaświeciła mu najświętsza wiara i jakby przyjazna gwiazda pośród rozlicznych zagrożeń zbłądzenia wskazuje mu bezpieczną przystań prawdy. Otóż w uniwersum katolickim istnieje grupa ludzi, która posiada taką supermoc, że wymienione ograniczenia ludzkiego rozumu ich nie dotyczą. Jest to urząd nauczycielski Kościoła, który ustala treść wiary chrześcijańskiej. Kiedy ci ludzie mówią, że coś na pewno jest tak, a nie inaczej, to tak jest, ponieważ oni wiedzą na pewno, jak jest. Na czym opiera się to roszczenie magisterium do autorytetu na temat obiektywnej rzeczywistości? Rzekomo na autorytecie objawienia od Boga, świadectwach historii oraz racjonalnym rozumowaniu. Jednak właściwe rozumienie objawienia, prawdziwą interpretację historii oraz zasady poprawnego rozumowania określa samo magisterium. Zatem ostatecznie magisterium Kościoła posiada autorytet, ponieważ świadczą o tym racjonalne argumenty, których racjonalność ustaliło swoim autorytetem magisterium Kościoła. Jest to rozumowanie całkowicie niepodważalne i jednocześnie dokładnie tyle samo warte, co identyczne uzasadnienia autorytetu Koranu, Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy albo Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. Kiedy ktokolwiek próbuje ustalić obiektywne normy moralne, to wynikanie konkretnych norm z konkretnych zjawisk albo pojęć metafizycznych jest zawsze tezą, która wymaga dowodu. Brak jest dowodów, w jaki konkretnie sposób obiektywne normy dobra i zła miałyby logicznie wynikać z faktów empirycznych, czystego rozumu, nauki, instynktów będących dziedzictwem ewolucji, konsensusu społeczno-kulturowego, postulowanego istnienia duszy, określonej natury ludzkiej albo Boga. Dlatego systemy etyczne mogą być pożytecznymi narzędziami rozumowania i argumentacji, ale żaden z nich nie daje pewności, że formułowane przy jego pomocy normy moralne są obiektywnie prawdziwe. Wszystko zatem wskazuje na to, że rola rozumu w moralności nie może polegać na tym, aby odnaleźć z pewnością obiektywne normy moralne. Ale z powodzeniem może być taka, żeby nasze intuicje i preferencje moralne, niezależnie od ich pochodzenia, realizować w sposób jak najbardziej konsekwentny i efektywny. Hume wskazuje: jest prawdopodobne, że ostateczny wyrok, który czyny naznacza znamieniem aprobaty albo dezaprobaty, zależy od jakiegoś subtelnego zmysłu wewnętrznego, czy też czucia, które jest przyrodzoną, uniwersalną właściwością naszego gatunku. A żeby jednak utorować mu drogę i zapewnić mu należytą ocenę przedmiotu, do którego się odnosi, trzeba często wiele przemyśleć, wyciągnąć poprawne wnioski, przeprowadzić porównanie zjawisk, sprecyzować fakty. Moralny gust jest motywem działania i jest podstawową pobudką i podstawowym impulsem pragnień i aktów woli. Chłodny i beznamiętny rozum kieruje impulsem przekazanym przez pragnienie, ukazując mu środki osiągania celów.
Na przykład, każdy zdrowy psychicznie człowiek odczuwa empatię wobec stanów psychicznych drugiego człowieka, wykazuje elementarne poczucie sprawiedliwości i czuje wiążący charakter dobrowolnych zobowiązań. Ale to logiczna i empiryczna analiza uwarunkowań konkretnej sytuacji i czynów jest niezbędna, żeby nasze moralne intuicje i preferencje w konkretnych okolicznościach realizować w sposób spójny, mądry i skuteczny. To kierowanie pragnieniem moralnym przez rozum można cenić i można z entuzjazmem praktykować właśnie dlatego, że racjonalnie rzecz biorąc wydaje się to szczyt tego, co dla rozumu jest w tej dziedzinie możliwe do osiągnięcia. Niepodążanie w swoim postępowaniu za emocjonalnymi uniesieniami, przesądami, presją społeczną albo bezrefleksyjnym przyzwyczajeniem, tylko kształtowanie swoich opinii moralnych i kierowanie się w swoich decyzjach moralnych logicznym rozumowaniem, proporcjonalnie do dowodów, jest dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy Bóg istnieje. A zatem jak najbardziej, bez Boga jest możliwa racjonalna moralność. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Idealnie się zmieściłeś w czasie. Dziękuję Karolowi i teraz poproszę o mowę otwierającą księdza Szymona. Tak. Czy jesteśmy gotowi? To zaczynamy. Bardzo dziękuję za przekazanie głosu i panu Karolowi dziękuję za to wprowadzenie. Muszę się przyznać, że będę musiał się teraz mocno opanować, żeby już od samego początku nie zacząć odpowiadać na pańskie tezy, a pozostać przy mojej mowie otwierającej. Postaram się tak też uczynić, opanować moje zapędy apologetyczne i odpowiedzieć dopiero wtedy, kiedy będzie na to czas. Pytanie faktycznie jest dosyć mityczne i jest przedmiotem żartów wśród ateistów, których sam wielokrotnie doświadczyłem. Żarty w stylu, no skoro jestem ateistą, to na pewno codziennie pożeram jakiegoś kota. Słyszałem sam już kilkakrotnie, a więc oczywiście nie rozmawiamy tutaj o tym, czy konkretny człowiek kieruje się jakimiś zasadami moralnymi, konsekwentnymi zasadami moralnymi. Nie mówimy o tym, czy ateiści co do zasady mogą się takimi zasadami kierować. Mówimy o tym, czy człowiek, który nie poznaje Pana Boga, ma wystarczające racjonalne podstawy do tego, żeby takież zasady konsekwentnie przyjmować i za nimi podążać. Skąd ta wątpliwość? Aby wyjaśnić, potrzebuję wyjaśnić najpierw kilka podstawowych pojęć. A więc jako moralność, moralnością nazywam tutaj pewien zestaw zasad, które określają sposób właściwego zachowania. Jest to definicja mniej więcej spójna z tą, którą pan Fiałkowski przed chwilą, przepraszam, przedstawił. Jako nieracjonalną moralność określiłbym taką, która nie wynika z rozumowego poznania rzeczywistości. Tutaj już pan Fiałkowski pewnie do tego będzie się odnosił, natomiast myślę, że w biegu mojej wypowiedzi też się to trochę wyjaśni. Zwracam na to uwagę, że taka nieracjonalna moralność niekoniecznie od razu musi być moim zdaniem niewłaściwa. To znaczy człowiek może nie poznać tych zasad moralnych, nie rozpoznać ich na poziomie rozumowym, a jednak je praktykować, na przykład z pewnego przyzwyczajenia. Dziecko może przez posłuszeństwo praktykować właściwe zasady moralne, ja bym powiedział, że one są obiektywnie racjonalne, natomiast dziecko ze strony dziecka są subiektywnie nieracjonalne, to znaczy dziecko może ich nie rozumieć, a jednak za nimi podążać ze względu na posłuszeństwo. Chodzi tylko o to, że moralność, która nie jest racjonalna, niekoniecznie od razu jest co z zasady, z gruntu niewłaściwa. A więc racjonalna moralność, w końcu dochodzimy do tego, czymże ona ma być. Wynika ona z rozumowego poznania rzeczywistości. Człowiek może posiadać obiektywnie racjonalną moralność na subiektywnie nieracjonalny sposób, jak to dziecko, jak przed chwilą mówiłem. Natomiast dlaczego poddaję tutaj w wątpliwość możliwość posiadania racjonalnej moralności bez poznania Boga? Świadomie nie używam tutaj słowa wiara i prosiłem o to, żeby w tytule tejże debaty nie padło słowo wiara, dlatego że tak jak to już wyjaśniałem w mojej poprzedniej rozmowie z impaktorem,
poznanie istnienia Pana Boga według świętego Tomasza. Jest to pewien prolog do wiary, a więc coś, co nie podpada bezpośrednio pod samą wiarę, bo może zostać rozpoznane rozumowo. No ale zakładając teraz, że widzów stacji Ateizm nie udało mi się wtedy przekonać do tego, że Pana Boga da się poznać rozumowo, no to dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jakie taki człowiek ma podstawy do tego, żeby racjonalnie przyjąć jakąś moralność, a więc powoli po tym wstępie dochodzimy do zasadniczego tematu. Jaka jest moim zdaniem racjonalna droga do przyjęcia jakichś zasad moralnych? A więc poznaję, co jest dla człowieka dobre i przyjmuję to postępowanie zgodne z tym jako jakąś zasadę. Rozpoznaję, że troska o potomstwo jest czymś właściwym, dlatego i wyciągam z tego kolejne wnioski, jak w danych sytuacjach należy się wobec swojego potomstwa zachować. Rozpoznaję, że każdy człowiek ma prawo do swojej własności prywatnej i później wyciągam z tego wnioski, jak należy się w związku z tym zachować w konkretnych przypadkach. I tutaj już przypuszczam pierwszy atak na pozycję pana Karola, aby rozpoznać, co jest dobre, co jest właściwe, muszę przynajmniej po części już uwierzyć w moc mojego rozumu. To znaczy muszę być przekonany, że w jakimś stopniu on jednak dociera do rzeczywistości, przynajmniej w tym stopniu, w którym wystarczy, będzie to jego rozpoznanie będzie wystarczające do ułożenia swojego życia według tego poznania. A to wcale nie jest mało. Skoro ja mam układać moje życie, wybierać moje sposoby zachowania, zgodnie z tym, co poznałem. Rozpoznałem, że troska o potomstwo jest dobra. Rozpoznałem, że każdy ma prawo do własności, do swojej własności prywatnej. To jest rozpoznanie, wprawdzie ono przebiega przez zmysły, ale jednak stricte rozumowe. A więc muszę w jakimś stopniu zaufać temu rozumowi, żeby uznać, przyjąć faktycznie taką zasadę, że tak, faktycznie, to jest dobre. To nie jest tylko moja intuicja, to nie jest tylko moje uczucie, tak, faktycznie mój rozum, przyglądając się konkretnym sprawom, wyciąga wniosek z tego konkretnym sytuacją, wyciąga wniosek, tak, to faktycznie jest dobre. Już tutaj rozum potrzebuje, czy my potrzebujemy pewnego zaufania wobec naszego rozumu. Ale moim zdaniem jest potrzebna jeszcze jedna podstawowa zasada. A więc muszę być w stanie powiedzieć na poziomie, skoro chcę postępować racjonalnie, zgodnie z moim rozpoznaniem, zgodnie z moim poznaniem rzeczywistości. Nawet tu przyjmuję, możemy przyjąć również definicję podaną przez pana Karola a propos logicznego myślenia i naukowego myślenia. Jak najbardziej w ogóle te definicje przedstawione mi nie przeszkadzają, co do nich się zgadzam. A więc postępując, aby postępować racjonalnie, muszę wiedzieć, co jest dobre, co uznam za właściwe. Może się to wydawać nieoczywiste, więc przykłady. Człowiek, który poznaje pierwszą przyczynę, to znaczy rozpoznaje, gdy człowiek poznaje, tak, nasza rozumowość jest czymś wyjątkowym. Pochodzimy od pierwszej przyczyny, która nas tą rozumowością, racjonalnością obdarzyła. Jesteśmy stworzeni w ten sposób na obraz i podobieństwo Stwórcy. Jesteśmy w ten sposób, w jakiś sposób ponad tym stworzeniem. Jesteśmy namiestnikami tego stworzenia. Stąd wynikają pewne prawa i obowiązki. Takie poznanie, takie rozpoznanie rzeczywistości, ono w ogóle nie wymaga objawienia. Nie ulegam trochę pokusie i nawiązuję trochę do przemówienia pana Fiałkowskiego. W ogóle nie mówimy tutaj jeszcze o objawieniu. To może być właśnie zupełnie naturalne rozpoznanie na zasadzie człowiek widzi, dostrzega, człowiek chociażby nawet i pierwotny dostrzega pewien porządek w stworzeniu i wyciąga z tego wniosek, że to ten porządek musi być dziełem jakiegoś rozumu. Gdy my rozpoznajemy siebie jako również dzieło tego rozumu i dzieło wyjątkowe, jednocześnie rozumowe, to jest podstawa, żeby faktycznie uznać, że jesteśmy czymś wyjątkowym, że ludzkość, że człowiek zasługuje na jakieś szczególne traktowanie. I teraz moja teza jest taka, bez tego rozpoznania, bez tego poznania rzeczywistości w tym konkretnym aspekcie, człowiek
jako stworzenie rozumne jest stworzeniem wyjątkowym, a więc ma wyjątkowe prawa i wyjątkowe obowiązki. Bez tego, moim zdaniem, nie mamy podstaw, żeby praktykować, żeby przyjąć racjonalną moralność. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jesteśmy tylko przypadkowym tworem ewolucji, jeśli nie ma, nie jesteśmy w żaden sposób poziomem wyżej od wszystkich innych istot tutaj istniejących na Ziemi, to dlaczego mamy w jakikolwiek sposób traktować siebie inaczej niż zwierzęta? Możemy przyjąć prostą ewolucyjną moralność, to znaczy dbamy o przetrwanie naszego gatunku. Pytanie brzmi tylko, czy jest to faktycznie racjonalne, czy poznając całość tego stworzenia, poznając wszechświat i rozpoznając siebie tylko jako przypadkowe dzieło ewolucji, czy naprawdę mamy prawo przypuszczać, naprawdę powinniśmy postępować tylko i wyłącznie zgodnie z takim ewolucyjnym instynktem, a może właśnie bardziej racjonalnym byłoby, żeby stwierdzić, że nie, my w sumie niszczymy ten ekosystem. Jeśli jesteśmy tylko jego częścią, przypadkowym tworem ewolucji, no to może skoro niszczymy ten ekosystem, skoro nic mu nie dajemy i raczej jesteśmy ciężarem niż korzyścią, a jak najbardziej z punktu widzenia racjonalnego badania rzeczywistości, bez uznania pierwszej przyczyny, można dojść do takiego wniosku, uważam go za bardzo racjonalny. Przyjmując takie założenie, możemy stwierdzić, w sumie lepiej by było, żebyśmy nie szli za tym prostym, prymitywnym, ewolucyjnym pragnieniem dążenia do przetrwania gatunku i może lepiej, gdybyśmy się postrzegali jako rak toczący tą planetę i lepiej, żebyśmy dążyli do samozniszczenia, do zniszczenia ludzkiego gatunku. Z drugiej strony, jeśli przyjmiemy, że jesteśmy tylko przypadkowym tworem ewolucji, no to możemy powiedzieć, ale chcemy podążać za tym ewolucyjnym prądem, chcemy, aby nasz gatunek przetrwał. Racjonalnym jest wtedy, żeby przyjąć zasadę stricte ewolucyjną, silniejszy przeżywa, a słabszy zostaje pokonany, w cudzysłowie, zostaje pożarty. Byłoby to stosunkowo naturalne i moim zdaniem bez przyjęcia tej wyjątkowości człowieka, bez uznania tego, że jest on namiestnikiem stworzenia, że został stworzony na obraz i podobieństwo swojego stwórcy, nie ma podstaw, racjonalnych podstaw, żeby tą tezę odrzucić. Dlaczego mam się zachowywać humanitarnie? Dlaczego mam bronić słabszych? Dlaczego mam tolerować, mam bronić praw tych słabszych, jeśli tak naprawdę jesteśmy przypadkowym tworem ewolucji, a więc chodzi tylko o to w naszym gatunku, w naszym istnieniu, żeby przekazać materiał genetyczny. To jest chyba bezpośrednia, to wielka myśl u Stanisława Lema. Istniejemy tylko po to, żeby przekazać materiał genetyczny, więc powinniśmy dbać o to, żeby przekazać jak najlepszy materiał genetyczny, a więc ci słabi i chorzy w zasadzie zgodnie z taką wizją rzeczywistości wcale nie są potrzebni. Nie widzę powodów, aby racjonalnie zbić te tezy, aby racjonalnie nie przyjąć tych tez, jeśli nie zostanie rozpoznane wyjątkowe miejsce człowieka w tym świecie. A rozpoznane ono zostaje właśnie wtedy, gdy człowiek nie jest przypadkowym tworem ewolucji, gdy człowiek jest częścią większego planu, gdy człowiek jest namiestnikiem tego stworzenia, gdy człowiek właśnie poprzez swoją racjonalność jest czymś więcej niż tylko stworzenie. Natomiast, no właśnie, jeśli tego nie ma, jeśli to zanegujemy, jeśli uznamy, że nasz rozum w sumie nie dociera do rzeczywistości, możemy trochę coś rozpoznać, możemy jako tako nasze życie według niego ułożyć, ale do rzeczywistości on nie dochodzi, a więc nie możemy poznać żadnego stwórcy, wychodzimy z założenia, że jesteśmy tylko takim przypadkowym ewolucyjnym tworem, bo obserwujemy pewne procesy w tym świecie. Jeśli jesteśmy tylko zwykłym ewolucyjnym tworem przypadkowym, to powinniśmy się zachowywać albo tak, jak wszystkie inne zwierzęta, zgodnie ze zwykłym ewolucyjnym popędem, albo stwierdzić, że nie, w sumie nasz rozum pozwala nam poznać, że jesteśmy bardziej dla ekosystemu szkodliwi niż korzystni i w ogóle postanowić, że lepiej, żeby nas nie było. I jedną i drugą tezę już prezentowano w historii ludzkości. Oczywiście ja żadnej sympatii dla tych tez nie wykazuję, natomiast stawiam tutaj tezę,
że bez rozpoznania wyjątkowej pozycji człowieka we wszechświecie, bez rozpoznania jego istnienia jako istnienia namiestnika, bez rozpoznania jego wyjątkowej godności wynikającej z tego, że posiada rozum i wolną wolę, bez tego rozpoznania nie ma podstaw, aby praktykować jakąkolwiek humanitarną moralność, czyli taką moralność, która okazuje szacunek wobec słabszych, taką moralność, która w jakikolwiek sposób traktuje człowieka inaczej niż wszystkie inne istoty żywe na tym świecie. Dziękuję. To wszystko. Później już po rozmowie w kuluarach stwierdziliśmy wspólnie z panem Fiałkowskim, że istotą rzeczy, istotą naszego sporu jest to, jaki zakres obowiązywania przypiszemy aksjomatom naszego myślenia. Według pana Fiałkowskiego aksjomaty naszego myślenia, na przykład zasada proporcjonalnej przyczyny, że wszystko musi mieć wystarczającą przyczynę do wyjaśnienia danego zjawiska. Według pana Fiałkowskiego te aksjomaty obowiązują tylko i wyłącznie teoretycznie, tylko i wyłącznie w jakiejś dziedzinie istnienia. To znaczy obserwujemy w pewnych obszarach naszego poznania, że jakaś zasada działa. Podobnie jak na zasadzie określania jakichś praw fizyki, obserwujemy na podstawie obserwacji, że faktycznie pewna zasada wydaje się dosyć dobrze opisywać te fenomeny, które obserwujemy. I według pana Fiałkowskiego aksjomaty naszego myślenia, na przykład zasada proporcjonalnej przyczyny, również są tylko i wyłącznie tego rodzaju obserwacją, czyli tylko i wyłącznie takim abstrahowaniem tego jakiegoś prawa z konkretnych wydarzeń, które zaobserwowaliśmy. I on uważa, że należy te aksjomaty także tak traktować, jak właśnie prawa fizyki, które obserwujemy, że obowiązują w pewnych dziedzinach, ale mogą się pojawić inne prawa, które okażą się lepsze, albo okaże się, że te prawa obowiązują tylko w jakichś bardzo konkretnych dziedzinach, a w innych dziedzinach zupełnie nie obowiązują. A więc pewna relatywizacja aksjomatów naszego myślenia. Ja wielokrotnie w trakcie tej debaty próbowałem przemycić tą myśl świętego Augustyna, przepraszam, myśl Arystotelesa, że człowiek, który nie uznaje tych podstawowych zasad naszego myślenia, a więc właśnie aksjomatów, na przykład zasady proporcjonalnej przyczyny, czy zasady niesprzeczności, czyli coś nie może być i nie być pod tym samym względem, w tym samym czasie jednocześnie. Według Arystotelesa, jeśli ktoś nie uznaje tych zasad, nie należy z nim w ogóle rozmawiać. Dlaczego? Czy jest to pogarda ze strony Arystotelesa? Nie. On uważa, i moim zdaniem jest to ściśle logiczny sposób myślenia, że jeśli ktoś nie uznaje zasady proporcjonalnej przyczyny, to znaczy, że on twierdzi, że jakiś skutek może mieć jakąkolwiek przyczynę. Nie jesteśmy w stanie zaobserwować żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Człowiek, który neguje zasadę proporcjonalnej przyczyny, uważa, że nie ma sensu mówienie w ogóle o związkach przyczynowo-skutkowych. W praktyce to się mówi według Arystotelesa. On mówi, że nie warto z takim człowiekiem rozmawiać, bo skoro on neguje podstawową zasadę, którą musimy się posłużyć, żeby zbudować jakiekolwiek zdanie. Jeśli on neguje tą podstawową zasadę, to neguje wartość tak naprawdę wszystkich swoich zdań, które wypowiada. Na to pan Fiałkowski zawsze odpowiadał, że wprawdzie ta zasada proporcjonalnej przyczyny można ją uznać jako taką pomocną do opisania rzeczywistości, którą obserwujemy, ale nie należy jej przypisywać takiej ogólnej wartości, takiej jak przypisywał jej Arystoteles, czyli jako podstawy w ogóle wszelkiego myślenia, tylko traktować ją jako tak, jak podobnie jak prawo fizyki. Jest jako tako pomocna, zgadza się jako tako z naszą obserwacją, ale w sumie to nie wiemy jak jest, nie wiemy na ile te nasze obserwacje są adekwatne, a na ile nie są adekwatne.
Od razu po rozmowie wstępnie umówiliśmy się z panem Fiałkowskim, że właśnie precyzyjnie o tym punkcie będziemy rozmawiali dalej, być może w innej formie. Ja od razu dzisiaj napisałem maila też do pana Fiałkowskiego właśnie w tej sprawie z tą propozycją, aby być może najpierw nie na żywo, tylko powiedzmy bardziej na spokojnie, w cztery oczy porozmawiać na ten temat, po to, żebyśmy mogli dokładnie wyczuć nasze pozycje i żebyśmy mogli ten temat ugryźć. Moim zdaniem jest to kluczowe zagadnienie w ogóle dla zrozumienia współczesnej nauki i współczesnej filozofii. Pytanie, czy człowiek jest w stanie dotrzeć do prawdy, czy nie, jest największym pytaniem, jeśli chodzi o współczesną filozofię i w dużej mierze również o współczesną naukę. W dużej mierze właśnie dlatego nauka, współczesna nauka broni się przed poznaniem pierwszej przyczyny, przed poznaniem Stwórcy, że nie uznaje tych aksjomatów naszego myślenia właśnie jako aksjomaty naszego myślenia. Będziemy mieli, mam nadzieję, z panem Karolem o tym porozmawiać dokładnie, gdzie będziemy mieli okazję wypracować bardzo dokładne pozycje i później tych pozycji bronić, wykazywać, dlaczego uważamy tak, a nie inaczej. Natomiast ja tutaj chciałem zaznaczyć, o czym będą te rozmowy, gdzie przebiega ta linia konfliktu, bo myślę, że sam fakt ustalenia dokładnego punktu spornego już jest tutaj naprawdę kluczowy i uważam to w dużej mierze za w ogóle najważniejsze osiągnięcie tej dyskusji wczorajszej, że udało nam się znaleźć dokładnie ten punkt sporny i mam dzisiaj wrażenie, tak już troszkę bardziej na spokojnie, że dotknęliśmy tutaj jakby samego sedna sporu filozofii realistycznych i filozofii nierealistycznych, współczesnych filozofii. Ja bym je nazwał idealistycznymi, ale to ani sami filozofowie współcześni, ani pan Fiałkowski by nie uznał tego określenia. Powiedzmy po prostu filozofii nierealistycznych jako tych, które nie twierdzą, że ludzki umysł jest w stanie dotrzeć do rzeczywistości, które mniej lub bardziej tą prawdę negują. Ja tutaj tylko bardzo krótko postaram się jeszcze moją pozycję przedstawić. Również po to, żeby pan Fiałkowski, jeśli faktycznie zdecyduje się na taką rozmowę, żebyśmy już lepiej wiedzieli, na czym stoimy, żeby on lepiej wiedział, do czego się odnosić. A więc moim zdaniem pogląd Arystotelesa na aksjomaty naszego myślenia jest realistyczny, jest właściwy. Dlaczego? Otóż uważa on, że te aksjomaty naszego myślenia, na przykład właśnie zasada proporcjonalnej przyczyny, że to nie są tylko lokalne zasady, które gdzieś zaobserwowaliśmy i poprzez jakiś eksperyment potwierdziliśmy ich działanie. Możemy zaobserwować ich działanie, możemy przez eksperymenty sprawdzić ich działanie, to znaczy wszędzie, gdzie nie spojrzymy, obserwujemy faktycznie, że każdy skutek ma proporcjonalną przyczynę. Może się zdarzyć, że nie jesteśmy w stanie jej rozpoznać, natomiast tam, gdzie tylko dokładniej zbadamy rzeczywistość, gdzie tylko dobrze wniknęliśmy w rzeczywistość, znajdujemy, że każdy skutek ma proporcjonalną przyczynę, taką, która faktycznie jest w stanie wytłumaczyć zaistnienie danej rzeczywistości. W przypadku tych naprawdę bardzo, bardzo współczesnych odkryć fizykalnych możemy jeszcze nie znać proporcjonalnej przyczyny danych zjawisk. Może ona być odsunięta w czasie, może być ona w ogóle w jakiś zupełnie istnieć w sposób dla nas poza naszymi kategoriami jeszcze naszego rozumowania. To jak najbardziej może być i w żaden sposób to nie przeszkadza. Natomiast Arystoteles mówi, że właśnie ta zasada nie jest tylko takim prawem fizyki, które sformułowaliśmy, sprawdziliśmy, działa, no to uznaliśmy, dobra, milion razy nam się potwierdziło, to działa. Nie, te aksjomaty są czymś znacznie większym. Arystoteles mówi, że jeśli nie uznamy zasady proporcjonalnej przyczyny, to każde nasze zdanie będzie absolutnie bez sensu. Bo każde nasze zdanie, które wypowiadamy, jest właśnie jakimś wnioskowaniem z przyczyny do skutku. Każde zdanie, które mówię, gdy mówię, że ja zrobiłem coś i coś,
no to już mówię, że była jakaś przyczyna, moja decyzyjność, wykonałem jakiś ruch, przez to coś się stało. Tam już jest cały szereg przyczyn i skutków, o których mówię. I każda nasza myśl, każde zdanie zawiera w sobie właśnie to w praktyce przyjęcie tej zasady proporcjonalnej przyczyny. Dlatego Arystoteles mówi, jeśli ktoś zaneguje tą zasadę proporcjonalnej przyczyny, to w ogóle jego nie jest w stanie, logicznie rzecz biorąc, wypowiedzieć żadnego spójnego zdania. Oczywiście on materialnie może wypowiedzieć to zdanie, ale ono logicznie nie ma sensu, bo bez zasady proporcjonalnej przyczyny nie możemy wyciągnąć żadnego wniosku z żadnej obserwacji. Nie możemy nawet zaufać w ogóle naszym zmysłom wtedy na sposób racjonalny, no bo zasada proporcjonalnej przyczyny oznacza również, że istnieje pewna proporcjonalność pomiędzy naszym poznaniem zmysłowym, a tym, co faktycznie zostaje zaobserwowane, niezależnie od tego, czy określimy to od razu jako rzeczywistość, czy powiemy to na sposób fenomenologiczny, że są to jakieś fenomeny. Tutaj to nie ma znaczenia, to oczywiście w żadnym wypadku nie podpisuje się pod jakimiś fenomenologicznymi filozofiami, natomiast tutaj to jeszcze nie ma aż takiego dużego znaczenia. Chodzi o to, że jeśli neguję zasadę proporcjonalnej przyczyny, to zupełnie nie wiem, nie mogę, nie mam logicznej podstawy, racjonalnej podstawy, żeby uznać, że moje zmysłowe poznanie w jakikolwiek sposób odpowiada rzeczywistości. Nie mogę tak naprawdę, logicznie rzecz biorąc, powiedzieć, że słońce wstało, bo ja nie wiem, na ile moje zmysły odpowiadają temu, co się faktycznie dzieje. Nie wiem, czy to, co zostało zaobserwowane, w jakikolwiek sposób odpowiada rzeczywistości. Nie wiem, czy słowa, które wypowiadam, w jakikolwiek sposób odpowiadają moje myśli nawet. W sensie, nie wiem, rozumiemy, o co chodzi. Nie, że nie wiem, tylko człowiek neguje to, że jego słowa odpowiadają jego myślom. Jeśli nie ma proporcjonalnej przyczyny, jeśli ta zasada nie obowiązuje, to znaczy, że nie, moje wypowiadane słowa nie mają żadnej, czy mogą nie mieć żadnej proporcjonalnej przyczyny. Czyli nawet powiązanie mojej myśli z moimi słowami jest w ten sposób zanegowane. A więc aksjomat naszego myślenia nie jest tylko takim jednym z, czy aksjomaty naszego myślenia nie są tylko jednym z praw, które zaobserwowaliśmy w rzeczywistości, tylko jest to absolutna podstawa do tego, żeby w ogóle jej przyjęcie jest absolutną podstawą do tego, żeby w ogóle wypowiedzieć jakiekolwiek logicznie sensowne zdanie. I człowiek, który neguje tą zasadę, mówi jednocześnie: ja nawet nie wiem, czy moje słowa odpowiadają moim myślom. Ja nie jestem w stanie nawet tego zapewnić, bo bez zasady proporcjonalnej przyczyny nie ma żadnych związków przyczynowo-skutkowych. No, pan Fiałkowski powie wtedy najprawdopodobniej, znaczy powie w tej sytuacji, że no dobrze, obserwujemy w tym naszym codziennym życiu, że to działa, ale to nie znaczy, że to działa zawsze i wszędzie. Tylko że gdzie ta zasada działa? Ona działa jako podstawa naszego myślenia. Nie jesteśmy w stanie sformułować żadnego logicznie poprawnego zdania, nie uznając zasady proporcjonalnej przyczyny. A więc zrezygnowanie z niej właśnie na tym poziomie, na którym ją obserwujemy, czyli na poziomie naszej logiki, na poziomie naszej dyscypliny myślenia. My mówimy cały czas o tym poziomie. Skoro to jest zasada, którą musimy uznać w naszej logice, w naszym sposobie myślenia. Każdy skutek ma swoją proporcjonalną przyczynę. Skoro jest to zasada, którą obserwujemy na poziomie naszego myślenia, to musimy ją konsekwentnie w tym naszym myśleniu stosować. A więc aksjomaty naszego myślenia należy określić jako podstawowe narzędzia, którymi posługuje się nasz rozum. Tak bardzo podstawowe, że już bardziej podstawowych znaleźć nie możemy. A skoro są to podstawowe narzędzia, jakimi funkcjonuje, jakimi posługuje się nasz rozum, to nie jesteśmy w stanie używać go bez użycia tych narzędzi. I o tym właśnie
Arystoteles mówi. Nie jesteśmy w stanie używać naszego rozumu bez użycia najbardziej podstawowych zasad logiki, bez użycia najbardziej podstawowych aksjomatów naszego myślenia, między innymi właśnie zasady proporcjonalnej przyczyny. Oznacza to, że za każdym razem, gdy używamy rozumu, używamy tych aksjomatów, używamy zasad logicznego myślenia. I to jest to, co ja starałem się przekazać, że zawsze, gdy używamy rozumu, musimy używać tychże aksjomatów. Że nie jest to tylko jakieś prawo, które zaobserwowaliśmy w świecie materialnym. Rozumiemy to? To nie jest prawo, które zaobserwowaliśmy, że grawitacja, tak, rzeczy spadają. To jest prawo, które zaobserwowaliśmy w funkcjonowaniu naszego rozumu, co też świadczy o jego mocy, czyli autorefleksja. Jesteśmy w stanie odczytać zasady funkcjonowania naszego własnego rozumu, ale to na marginesie. Skoro ono jest prawem funkcjonowania naszego rozumu, który jest narzędziem, naszym narzędziem poznawczym, więc jeśli chcemy racjonalnie poznawać, musimy uznać wartość tych aksjomatów jako podstawy do tego, żeby w ogóle racjonalnie myśleć. I o to mi tutaj chodzi, że podważając ich zasadność, podważamy jednocześnie logiczność, czy nie, zasadność w ogóle jakichkolwiek zdań, które wypowiadamy. Podważamy zasadność w ogóle jakiegokolwiek poznania, które posiadamy. Jak wspomniałem, mam nadzieję, że będziemy mogli o tym z panem Fiałkowskim jeszcze na spokojnie porozmawiać, bo uważam, że rozbieranie tejże właśnie kwestii jest kwestią absolutnie kluczową dla zrozumienia błędów współczesnych filozofii, błędów, które sprawiają, że ludzie również bardzo, bardzo inteligentni, bardzo wykształceni przyjmują tezę, że nie, rzeczywistości nie można poznać, że Pana Boga rozumowo poznać nie można. Jak wspomniałem tam w tej dyskusji, uważam, że jest to błąd, który jest w stanie zdewastować nasze życie, który jest w stanie pogrążyć z powrotem współczesną naukę i doprowadzić nas do naprawdę ciemnych wieków. Nie tych ciemnych wieków, jak się pogardliwie nazywa średniowiecze. Średniowiecze było czasem, kiedy właśnie rozum zapłonął bardzo jasno. Te poglądy, że rozum, podważanie aksjomatów naszego myślenia może sprawić, że przestaniemy chcieć poznawać ten świat. Pogrążymy się w przekonaniu, że nasze poznanie nie jest nic warte. A to moim zdaniem może pogrążyć ten świat w racjonalności, w nieracjonalności, w przekonaniu, że nie da się go poznać, nie da się go opisać, nie da się go zrozumieć. Uważam, że jest to błąd szalenie niebezpieczny i dlatego uważam, że warto z nim dyskutować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.